Halo, dzień dobry Państwu. Witam Państwa na jednej sesji dzisiejszej, właściwie dwudniowo-trzydniowej konferencji pod nazwą Cyfrowa wartość dodana, nowe samorządowe koncepty. Moje nazwisko Dariusz Milka, jestem członkiem Rady Cyfryzacji w kolejnej kadencji, ale mam też doświadczenie samorządowe. Przez parę lat kierowałem samorządem, byłem prezydentem miasta Lubina, nie mylić z Lublinem, tylko Polska Miedź. I stąd też tematyka jest, jakby można powiedzieć, bliska mojemu sercu. Zapraszam do... Będziemy dzisiaj mieli wygłoszonych 5 prezentacji. Zapraszam jako pierwszą panią Małgorzatę Ratajską-Grandę, która jest prezesem, ja jednak pozostanę przy tradycyjnej formie, nie prezeski, prezesem Giggers Carrots. A tytuł prezentacji to: A może zrobimy hackathon? Społeczność IT na rzecz miast przyszłości. Prosimy panią bardzo, przekazuję. Ale chyba, że ma pani swój mikrofon, to proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Ratajska-Grandę. Tak, jestem prezeską. My jesteśmy przy tej nowej formie. Jestem prezeską społeczności Giggers Carrots. I chciałam wam Państwu opowiedzieć kilka słów najpierw o tym, czym się zajmujemy, bo nie wiem, czy nasza organizacja jest Państwu znana. Więc powstałyśmy w 2011 roku i jesteśmy największą społecznością kobiet w nowych technologiach. Powstałyśmy tu w Warszawie, tak naprawdę na początku jako takie bardzo nieformalne zgromadzenie, spotkania dla inżynierek, programistek i osób i innych osób powiązanych, project managerek powiązanych z IT. I jak kula śniegowa, nasza organizacja urosła do bardzo dużych rozmiarów aktualnie. Mamy oddziały w 11 miastach w Polsce, ale także za granicą. Nasze spotkania pod naszym szyldem odbyły się tak naprawdę na 4 kontynentach w 34 miastach na świecie. Więc ta wspólna wartość tak naprawdę pomagania sobie, uczenia się, zdobywania nowych kompetencji poprzez nieformalną naukę i przekazywanie wiedzy przez profesjonalistów do juniorek czy do osób, które wchodzą na rynek pracy, okazała się uniwersalna i spotkała się z dużą akceptacją poza Polską. Dzisiaj też nasza społeczność liczy ponad 76 osób, które w sposób wolontarystyczny angażują się w działania i organizują te spotkania na co dzień w swoich miastach. A online, czyli w naszych kanałach, społeczność osiągnęła bardzo duże rozmiary, 53 tysiące osób i to jest tak naprawdę nasza największa siła uderzeniowa. I co my dla tej społeczności organizujemy? Na co dzień organizujemy dla niej takie spotkania edukacyjne, podczas których osoby z kilkuletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą i przekazują tak naprawdę, pokazują swój zawód od kulis, opowiadają o ciekawych projektach czy inicjatywach, które realizują. Oprócz tego organizujemy warsztaty programistyczne, gdzie uczymy się twardych już kompetencji związanych z różnymi językami programowania, frameworkami czy metodologiami. A na koniec w tym roku, właściwie w zeszłym roku, w 2018 roku, wystartowałyśmy z bardzo dużym programem rozwoju kompetencji cyfrowych, czyli takim elementarzem, alfabetem cyfrowym dla osób niepowiązanych bezpośrednio z IT, ale które chciałyby zdobyć nowe umiejętności i kompetencje. I przy tej całej naszej aktywności, którą liczymy mniej więcej na 70 eventów rocznie, czyli ponad 2 w miesiącu, któregoś dnia zadałyśmy sobie pytania: a może zrobimy hackathon? I nie wiem, jak wiele z Państwa w swojej pracy samorządowej kiedykolwiek rozważało taką formę zaangażowania, włączenia właśnie tej społeczności w tworzenie nowych rozwiązań na rzecz lokalnych społeczności czy miasta. W każdym razie to pytanie pojawiło się nie tylko u nas, ale również wśród naszych partnerów i konkluzja była taka, że hackathon to za mało. Hackathon nie wystarczy, żeby rozwiązać duże problemy. Zwłaszcza jeżeli mierzymy się z problemami o wymiarze społecznym, które dotyczą miasta czy wsi na przykład, czy innej organizacji, która tworzy to wyzwanie na hackathon. Dlatego my wyszłyśmy z propozycją stworzenia cyklu edukacyjnego, który połączy te formy, które znane są i które zostały już sprawdzone w naszej społeczności,
to znaczy meetupy, te nieformalne spotkania edukacyjne oraz warsztaty programistyczne. A kanwą, a osią, na wokół której to wydarzenie zostało zorganizowane, są cele zrównoważonego rozwoju. Tych celów jest 16. Zostały one przyjęte przez Narody Zjednoczone w 2015 roku i wyznaczają taką ścieżkę rozwoju dla świata i dla ludzkości. I są tak naprawdę definicją bólu współczesnego świata. I my na tą pierwszą edycję, te problemy są poważne, dlatego my na tą pierwszą edycję tego hackathonu wybrałyśmy tylko 4 z nich i dotyczyły one edukacji przyszłości, sztucznej inteligencji, tak, innowacyjnej gospodarki, smart cities właśnie i dezinformacji w sieci. I dzisiaj chciałam krótko pokazać ten use case Smart Cities, bo tutaj jest to przykład również bardzo udanej współpracy z miastem stołecznym Warszawa oraz aż w szczególności z Biurem Cyfryzacji tego miasta, które wsparło nas nie tylko merytorycznie, ale również zaangażowało się we współorganizację wydarzenia. I tak jak wspominałam, tematyka była połączona, znaczy te spotkania edukacyjne, które miały na celu poszerzanie horyzontów i tworzenie pewnej, inspirowanie społeczności do podjęcia się tego wyzwania, były uzupełnione warsztatami programistycznymi, żeby pokazać konkretne technologie, żeby je przećwiczyć i zastanowić się, czy one nie mogłyby być wykorzystane podczas tworzenia finalnych rozwiązań już podczas hackathonu. Sam hackathon jest to wydarzenie, które trwa zazwyczaj 48 godzin. Zaczyna się w piątek wieczorem, a kończy w niedzielę po południu prezentacjami przed panelem jury. I tak samo było w naszym przypadku. W piątek po południu spotkaliśmy się, aby stworzyć zespoły i zacząć pracę nad tym rozwiązaniem. Teraz opowiem dokładnie, jak wygląda ta ścieżka Smart Cities. Wyzwaniem, które zostało zdefiniowane przez naszych partnerów, była partycypacja społeczna, czy udział mieszkańców w tworzeniu i planowaniu przestrzeni publicznej, ale również usług społecznych. W ciągu pierwszego panelu trzygodzinnego, właściwie półtorej godzinnego panelu i później również półtorej godzinnej networkingu, troje ekspertów i doświadczony moderator przeprowadziło dyskusję, żeby wprowadzić uczestników, potencjalnych uczestników hackathonu w problematykę miasta i żeby opowiedzieć o tym, z jakimi wyzwaniami boryka się aktualnie Warszawa i też w szerszym kontekście. I o tym, jakie rozwiązania już istnieją, a czego może jeszcze brakuje. Dyskusja była bardzo żywa i ciekawa i muszę powiedzieć, że właśnie jakby przerosła nasze oczekiwania, w tym sensie, że ludzie, którzy przyszli, uczestnicy, zostali bardzo długo i w kuluarach te dyskusje trwały ponad tą dyskusję panelową. Oprócz tego zorganizowałyśmy dwa warsztaty programistyczne z Data Science i VR-u i AR-u. Data Science jest oczywiście bardzo trendy tematem dzisiaj, dlatego na te warsztaty zgłosiło się do nas ponad 250 osób, z którego grona wyselekcjonowałyśmy 30 osób, które ostatecznie brało udział w 16-godzinnych warsztatach i musiały wykazać się znajomością języków, innych języków programowania i również opowiedzieć o swoich motywacjach i dlaczego chciałyby brać udział w tych warsztatach. Prowadzone one były przez ekspertkę w domenie i pozwoliło uczestnikom na pogłębienie wiedzy, która tak naprawdę wykracza poza sam hackathon i jest ciekawym przykładem również w rozwoju własnej kariery. Drugie warsztaty, jakby praca była, odbywała się podczas weekendu, były to dwie sesje 8-godzinne z przerwami oczywiście. Drugie warsztaty były poświęcone VR-owi i AR-owi, a tak naprawdę tworzeniem prototypów, zastosowaniem tej technologii. W tym języku IT jest bardzo dużo oczywiście skrótów i anglicyzmów, ale to, co było ciekawe, że wyszłyśmy poza swoją społeczność i na te warsztaty przyszło bardzo dużo architektów również, którzy są zainteresowani wykorzystywaniem tej technologii i dzięki temu udaje się tworzyć nowe
zespoły czy nowe więzi między osobami, które bardziej zainteresowane są samą technologią oraz osobami, które mniej znały technologię, a były zainteresowane, ale miały za to wiedzę merytoryczną. Jakby to, że jesteśmy społecznością kobiet, nie oznacza, że nasze wydarzenia są tylko i wyłącznie dla kobiet i to jest, to zawsze podkreślamy. Jesteśmy otwarte na uczestników zmotywowanych przede wszystkim i otwartych i dlatego zarówno prowadzący w naszych warsztatach to mężczyźni, jak i sami uczestnicy, to tylko taki, taka notabene. O samym hackathonie. Tak jak mówiłam, wyzwanie stworzyliśmy razem we współpracy z miastem i było ono naprawdę ogromnym sukcesem, dlatego że na 12 zespołów, które brało udział w hackathonie, 8 pracowało nad rozwiązaniami związanymi z tematyką Smart Cities, mimo że były jeszcze 4 inne tematy, które potencjalnie mogły zostać wykorzystane, więc jak widać, ta tematyka jest, spotyka się z zainteresowaniem młodych ludzi i cieszy się powodzeniem i osoby chcą angażować się i tworzyć tą przestrzeń wokół siebie. Więc zaczęliśmy od stworzenia, znaczy część zespołów przyszła już stworzonych, część zespołów powstała na miejscu w piątek podczas tak zwanego speed datingu, gdzie kapitanowie opowiadali o tym, jaki mają pomysł na rozwiązanie, a osoby z różnymi kompetencjami mogły się dołączyć do tych zespołów, była to praca moderowana. Trwa od 16 do mniej więcej 21 w piątek wieczorem. Następnie w sobotę rano te same osoby przyszły już do intensywnej pracy, przeszły do intensywnej pracy i podczas całego sobotniego dnia były wspierane osobami z mentorami, była to grono 20 ekspertów z różnych dziedzin, w tym właśnie pracowników Urzędu Miasta Warszawy z różnych departamentów, którzy dzielili się swoją wiedzą, umiejętnościami, spojrzeniem i pomagali zespołom doprecyzować produkty i usługi, tak żeby one jak najlepiej odpowiadały potrzebom czy wyzwaniom rynku. Praca ta była przez nas moderowana, tak żeby to przebiegało w bardzo sprawny sposób. Mam nadzieję, że nam się udało to. Następnie w niedzielne popołudnie zespoły przedstawiały swoje rozwiązania w 6-minutowych prezentacjach, pitchach tak zwanych, przed gronem jury, złożonych również z ekspertów z firm partnerskich, bo miasto nie było naszym jedynym partnerem, mieliśmy również, żeby takie duże wydarzenie powstało, musieliśmy zebrać szerokie grono partnerów wokół tego projektu. Widać, chciałam jakby, mieliśmy dwie nagrody, jedną nagrodą, a główna przypadła zespołowi, który akurat nie zajmował się Civic Tech, natomiast zwycięzcy w kategorii Smart Cities, ten młody zespół Code Hussars stworzył narzędzie, aplikację wykorzystującą tak zwaną poszerzoną rzeczywistość do planowania, która mogłaby być potencjalnie wykorzystywana do budżetu partycypacyjnego, ale również do szukania finansowania wśród samych mieszkańców w tak zwanym crowdfundingu. Rozwiązanie to jest w formie tak zwanego funkcjonalnego prototypu, czyli zostało w ciągu tych 24 godzin stworzone od idei do rozwiązania, które można było przetestować, zobaczyć jego plusy i minusy i dalej rozwiązywać. Zwycięzcy zostali również wsparci nie tylko udział w hackathonie nie tylko umożliwił im wejście w dialog z partnerem takim, jakim jest samorząd, ale również otrzymali wsparcie w postaci biurka w Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i godzin wsparcia do stworzenia własnej firmy. Hackathon miał miejsce 7-8-9 czerwca, więc to jest bardzo świeża sprawa. Jesteśmy teraz w trakcie właśnie przygotowywania tej drugiej fazy. I co dalej? Co dalej? Przed nami tych wyzwań jest 16, więc nie chcemy się zatrzymywać na tym przedsięwzięciu. Planujemy już kolejną inicjatywę, gdzie będziemy pracować nad 4 kolejnymi celami z naszej palety celów zrównoważonego rozwoju i wykorzystamy to doświadczenie tej edycji, żeby przygotować jeszcze lepszą kolejną edycję.
Z mojej strony to tyle. Jeśli są jakieś pytania, proszę. Jakby są bardzo, miasto spełniło nasze oczekiwania i mam nadzieję, że my spełniłyśmy oczekiwania miasta. Mieliśmy kilka spotkań przed samym hackathonem, znaczy rozpoczynający współpracę, gdzie opowiadaliśmy o założeniach. Mówiliśmy o tym, jakby była to dla nas pierwsza współpraca, zarówno dla nas jako społeczności po raz pierwszy organizowałyśmy ten hackathon i dla miasta, które pierwszy raz angażowało się w taką współpracę z organizacją pozarządową. Więc pewną niewiadomą były wyniki tego przedsięwzięcia, ale myślę, że są one owocujące, ponieważ planujemy zorganizowanie spotkania w ogóle dla wszystkich zespołów, również nie tylko tych, które zwyciężyły, ale też które brały udział, żeby prowadzić dalej ten dialog i działać z tymi młodymi ludźmi. Tak. Są jeszcze jakieś pytania? Tutaj są przedstawiciele miasta z Warszawy, więc mogą też odpowiedzieć po swojej stronie, jakie były ich spostrzeżenia co do współpracy. Dziękuję bardzo w takim razie. Halo. Dziękuję bardzo Pani Małgorzacie. No, miasto Warszawa jako jedno z 810 miast nic dziwnego spełniło oczekiwania, także myślę, że pozostali pójdą tym śladem. Zapraszam teraz panów Krzysztofa Golubiewskiego i Macieja Bluja, autorów z zarządu PKP SA, autorów prezentacji pod tytułem Miasto i kolej, cyfrowa symbioza. Dzień dobry Państwu. Moja prezentacja jest taka dwuczęściowa, ponieważ reprezentuję PKP. Opowiem o takich twardych projektach inwestycyjnych realizowanych na kolei, a mój kolega, pan Maciej Bluj, opowie, co można jeszcze dodatkowo zrobić właśnie na kolei, żeby to podróżowanie, to doświadczenie kolei było jeszcze milsze, jeszcze bliższe właśnie przy wykorzystaniu tych najnowszych technologii. Proszę Państwa, codziennie z naszych usług korzysta blisko 850 tysięcy osób. W ciągu roku przez nasze dworce przewija się 410 milionów pasażerów. W tym roku już to będzie około 400 milionów pasażerów. Dla porównania, przez wszystkie polskie lotniska przewija się 40 milionów pasażerów. Więc faktycznie tutaj ta kolej jest naprawdę bardzo, bardzo popularna i generuje, myślę, taki potencjał ludzki, w którym warto wykorzystać te nowe technologie. Ta masa krytyczna na pewno tutaj będzie łatwa do osiągnięcia. No i dziennie nasze pociągi pokonują prawie 500 000 kilometrów. Takie hasło Kolej Plus na pewno Państwo słyszeli, ja tak pokrótce wyjaśnię, żeby było wiadomo, o co chodzi. Na kolei realizowanych jest kilka istotnych programów. Największy program inwestycji kolejowych, warty blisko 70 miliardów złotych, to modernizacja blisko 9 tysięcy kilometrów linii kolejowych. Oprócz tego realizujemy właśnie program Kolej Plus, czyli program doprowadzenia, umożliwienia korzystania z usług kolei mieszkańcom miast liczących ponad 10 tysięcy mieszkańców. Naprawdę dziś wiele ośrodków, dużo większych niż 10 tysięcy, jest wykluczonych. Będzie Kolej Plus właśnie ma na celu eliminację tego wykluczenia. Poza tym realizujemy jeszcze taki bardzo duży program inwestycji dworcowych. Modernizujemy albo budujemy, w zależności od stanu, w jakim dworzec znajduje się, blisko 200 obiektów, czyli 1/3 dworców do 2023 roku
powstanie na nowo. Jak te nasze dworce wyglądają? No dworce to są, mają, znajdują się przeważnie w centrach miast, tak? To jest takie jedno z najważniejszych miejsc w danym mieście. Ich oczywiście funkcja przez lata uległa zmianie. No kiedyś to były powstawały tak duże obiekty, jak te tutaj, które widzimy, chociażby obiekty we Wrocławiu, w Katowicach. Dziś oczywiście pasażerowie nie czekają już na pociąg kilka godzin. Lubimy wpaść w ostatniej chwili na dworzec, ale też szukamy nowego zastosowania, nowego przeznaczenia, nowej formuły wykorzystania tego dworca, czyli przy okazji dworca powstają galerie handlowe, restauracje, biblioteki. W mniejszych miejscowościach, często na dworcu, lokują się różnego rodzaju jednostki samorządowe, nie wiem, straż miejska, policja, biblioteka. Takie jest teraz wykorzystanie dworców. W PKP realizujemy program nowoczesnych. Mówimy na to taki program innowacyjnych dworców systemowych. Realizujemy 20 projektów, ja zaraz pokażę już zrealizowane inwestycje. To są rzeczywiście budynki dość nowoczesne, ekologiczne, bardzo ekonomiczne. Wykorzystujemy tutaj oświetlenie, oczywiście LED-owe, jest instalacja Wi-Fi, odzyskujemy wodę, są panele fotowoltaniczne i te dworce już można dzisiaj oglądać. To jest przykład naszej inwestycji w Ciechanowie, w Mławie, na Sielsku, w Strzelcach Krajeńskich. No i kolejny projekt, który zaczęliśmy realizować w PKP, dąży do tego, żeby pasażer, zapewnić całą drogę pasażera od wyjścia z domu do wejścia do docelowego miejsca. I tak patrzymy również na tą komunikację, stąd pomysł, żeby przy dworcach postawić stacje ładowania, zapewnić stacje ładowania samochodów elektrycznych. Takie pierwsze 4 lokalizacje już na terenie Górnego Śląska działają. Teraz realizujemy 6 kolejnych projektów i pasażerowie nasi mogą faktycznie zostawić swój samochód, go tam naładować i w dalszą drogę ruszyć pociągiem. Teraz kolega pan Maciej Bluj opowie, jak można usprawnić dodatkowo jeszcze właśnie wykorzystanie naszych dworców przy zastosowaniu nowych technologii. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Zacznę od parkingu. To generalnie mówimy, większość tych rozwiązań, które Państwu pokażę, jest dedykowanych do większych ośrodków, tak jak Krzysztof powiedział, skupiających wokół dworca bardzo wiele innych funkcji, jak chociażby galerie handlowe, kina, biblioteki wspomniane, ale również galerie sztuki, więc tych funkcji jest coraz więcej na polskich dworcach. No a dworce są do tego, żeby ludzie z nich korzystali, w sensie, żeby korzystali z poruszania się koleją. Ale właśnie nie tylko koleją, bo do tej kolei trzeba jakoś dotrzeć i żeby to było wszystko jak najbardziej wygodne, to między innymi taki inteligentny system kontroli zajętości miejsc parkingowych i to dotyczy parkingów zewnętrznych, ponieważ wewnętrznych parkingach jest to oczywiście bardzo proste, jest szlaban wjazdowy, wyjazdowy, a mówimy tutaj o obszarach bardziej ulicznych, place, które są wokół dworca, a które mogą przy oczywiście wykorzystaniu aplikacji wskazać miejsca online, które są wolne, które są zajęte. Także jadąc na dworzec możemy wiedzieć, czy są jakiekolwiek wolne miejsca na parkingu. Ten system oczywiście również oparty jest w dłuższej perspektywie o predykcję, ponieważ określone godziny generują większy ruch, w związku z tym możemy się spodziewać, jak wyjeżdżaliśmy z domu pół godziny wcześniej, to jak dojedziemy, to już tych miejsc wolnych nie ma, ale do tego właśnie jest ta predykcja, która pozwoli nam przewidzieć i uprawdopodobnić istnienie wolnego miejsca, nawet z wyprzedzeniem czasowym.
Jeżeli chodzi o parkingi wielopoziomowe czy podziemne, no to tutaj chodzi o zastosowanie urządzeń, które jak najbardziej zautomatyzują wjazd, wyjazd i pobiorą opłatę w tle, tak żeby nie trzeba było stać do parkometru. Również można tu skorzystać z pewnej puli zarezerwowanych miejsc, jeżeli ktoś chciałby za dodatkową opłatą mieć pewność, że to miejsce na niego czeka, to taka możliwość też jest. I oczywiście to, o czym było na slajdzie u prezesa, takie dedykowane miejsca dla aut elektrycznych z ładowarką. To, co jest istotne, to przy zakupie biletu na pociąg do tego może być doliczona opłata po prostu za parking, więc my tego możemy w ogóle nie widzieć, tylko będzie to w łącznej cenie, a pod spodem rozbite na opłatę parkingową i oddzielnie na bilet. To, co jest bardzo interesującym rozwiązaniem, które już właściwie w wielu miejscach w handlu działa, w handlu wielkopowierzchniowym, w galeriach handlowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale już są pierwsze przypadki w Polsce, to jest wykorzystanie beaconów, czyli nadajnika bluetoothowego do lokalizacji osoby z telefonem z włączonym bluetoothem. No, większość z nas ma zazwyczaj włączony, ponieważ on niewiele prądu z komórki ciągnie, a jest bardzo przydatny w wielu sytuacjach. Ten projekt jest skierowany do wszystkich, ale ze szczególnym uwzględnieniem, jeżeli chodzi o dworce osób niepełnosprawnych. Dlatego, że osoba niepełnosprawna ma szczególne drogi poruszania się wyznaczone. Nie wszędzie, nie każdą drogą dostanie się w określone miejsce i ten system ma pomóc w nawigacji takiej osobie na określony peron, tam gdzie podjedzie pociąg, do którego ta osoba chce wsiąść, więc jakby pomaga w całej nawigacji. Ma jeszcze wiele innych elementów, tak jak Państwo widzicie tutaj opisanych. Również pomaga mierzyć ilość ludzi poruszających się po dworcu w określonych godzinach, tak zwane heatmapy. Można na podstawie danych pochodzących z tego systemu generować. To oczywiście nie jest jedyny system, który do tych celów służy, bo jeszcze dodatkowo kamery, które rejestrują przepływ osób, też służą do tego, czy do wykrywania niebezpiecznych przedmiotów porzuconych w takich miejscach jak dworce czy lotniska. Pomaga też w odnalezieniu zagubionej osoby, bo w bardzo prosty sposób można zgłosić jej poszukiwanie na podstawie i systemu, i kamer jest dużo prostsze. To, do czego właściwie wszystko to może służyć, to jest tak zwana podróż door to door, czyli każdy z nas, wychodząc z domu, chce dotrzeć do określonego miejsca, na przykład dojechać z Wrocławia pociągiem na konferencję miasta w internecie. No ale zanim do tego pociągu dotrze, to musi sobie wybrać inne środki komunikacji. Do tego jest planer podróży, który pozwala zaplanować podróż w oparciu o bardzo popularne narzędzie, czyli Google Maps, które zazwyczaj wszyscy używamy poruszając się, więc nie chodzi o to, żeby pokazywać jakieś nowe mapy, które będą mało przyjazne, tylko o coś, co doskonale znamy na co dzień, czyli Google Maps. I tam zintegrować różnego rodzaju środki transportu, równocześnie dodając do tego płatność za te środki transportu. W związku z tym jakby korzystający nie musi wcale od razu definiować, czym jedzie i za to płacić, tylko tak naprawdę płaci jednorazowo za całą swoją podróż. Może jechać kawałek rowerem miejskim, kawałek hulajnogą, car sharing może być wykorzystany do tego, potem dojedzie do dworca, zostawi samochód wynajęty, wsiądzie do pociągu, po przyjeździe wsiądzie w tramwaj czy autobus, dojedzie do wyznaczonego miejsca i właściwie wszystko zapłaci jedną kwotą, będzie oczywiście widział poszczególne elementy, ile kosztują, natomiast nie system rozdziela to pomiędzy poszczególnych
operatorów. To, o czym wspomniałem, czyli beacony, to jest jeden z elementów właśnie nawigacji, czyli tej aplikacji, która pozwala również poza transportem do pociągu i od pociągu również nawigować w przestrzeni dworca, co jest istotne na przykład w przypadku pewnych zmian, które mogą nastąpić, czyli zmiana peronu z jednego na drugi, zmiana godziny odjazdu. Taką informację otrzymamy bezpośrednio na swój smartfon, więc jakby możemy mieć takie naprawdę duże poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli dojdzie do jakiejś zmiany, to my o niej będziemy wiedzieli na czas. Są jeszcze oczywiście w tym systemie większe możliwości, bo dzisiaj już PKP dysponuje narzędziem w oparciu o Google Transit, które lokalizuje bezpośrednio składy w całej Polsce i tak naprawdę w przypadku jakiegoś wypadku momentalnie wiemy, że coś się zadziało, możemy sprawdzić, co się zadziało i wiedzieć jakby, jakie jest opóźnienie i zaproponować alternatywę. Na dzisiaj to jest jakby taki trochę słabszy punkt, który nie chodzi, a wydaje się, że dla podróżnego jest bardzo istotnym elementem. Ostatnia rzecz, drobiazg, ale dla osób, które nie chciałyby, nie chcą, nie mogą, nie potrafią korzystać z tego rodzaju udogodnień, jest jeszcze system informacji pasażerskiej, który nie jest tylko systemem informacji. Tam właściwie wiele elementów można zawrzeć. To są takie dosyć nowoczesne ekrany LED-owe, które mogą być umieszczone w różnych miejscach dworca, a nawet poza nim, czyli jeszcze w okolicy przeddworcowej. Jeżeli mówimy o tej galerii handlowej, to tam też takie ekrany mogą stanąć. One poza nośnikiem reklamowym, który pozwala na obniżenie kosztów, mają nośnik informacyjny i to może polegać na podzieleniu ekranu na dwie części czy na trzy części, ale również może polegać na tym, że określony czas na ekranie zajmuje informacja, szczególnie w przypadkach nadzwyczajnych ta informacja ma prawo zająć jakby cały ekran, czyli w przypadku jakiegoś zagrożenia na tych ekranach wyświetli się informacja i informacja ewakuacyjna. Do tego, dlaczego to nie jest tylko ekran informacyjny? Ponieważ również może być to punkt sprzedaży biletu, czyli jeżeli ktoś chciałby sobie kupić, to w bardzo prosty sposób kupi i wydrukuje na drukarce termicznej bilet jeszcze przed wejściem nawet na dworzec. Oczywiście ja zachęcam najbardziej i w tą stronę pana prezesa właśnie staram się zaangażować, żeby oprzeć to jednak o aplikację, którą również daje wiele możliwości już w trakcie podróży, czyli wiemy, gdzie siedzimy, mamy bilet na określone miejsce i z tego miejsca możemy sobie zamówić kawę, herbatę, inny napój lub jedzenie, nie odchodząc do naszego warsu. I obsługa powinna nam to przynieść, bo ma lokalizację miejsca, z którego został posiłek zamówiony. Więc oczywiście te systemy są bardzo, bardzo szerokie, ilość zastosowań tak naprawdę dzisiaj ogranicza nasza wyobraźnia, a te infomaty czy system informacji pasażerskiej również umożliwia właśnie inne operacje, jak w postaci zakupu biletu, który może odciążyć tradycyjną kasę. Jeżeli ktoś nie chce w kasie czy w aplikacji, to zawsze ma możliwość w takim punkcie i mam nadzieję, że to, co dla pasażera jest bardzo wygodne, uda się zrealizować, bo to popycha nas w stronę jeszcze lepszego korzystania z podróży kolejami w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom bardzo. Szczególnie wydaje się optymistyczny ten fragment mówiący o remontach i rozbudowie kolei.
w moim 80-tysięcznym mieście po 10 latach, na początku tego miesiąca właśnie kolej ponownie dotarła. Przeżywaliśmy radość analogiczną do tej sprzed 140 lat. Doceniamy wynalazek koła. Przeczuwam, że jesteśmy bliscy odkrycia ognia. Prosiłbym teraz, aby przystąpił pan Artur Wikar, prezes Zarządu Poczty Polskiej Usługi Cyfrowe, z prezentacją pod tytułem e-doręczenia, usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce. Tu muszę, proszę, dobrze? I tutaj jest ewentualnie do, gdyby pan obsługiwał. Raz, dwa. Witam państwa serdecznie. Artur Wikar, prezes Poczty Polskiej Usługi Cyfrowe. I będę państwu tutaj starał się przedstawić, co poczta, jak dzisiaj poczta stoi w kontekście projektów e-doręczenia, ustawy, która jest przygotowywana w Ministerstwie Cyfryzacji i która jest w szerokim rozumieniu jednym z elementów wielkiej cyfryzacji państwa. Rola Grupy Poczty Polskiej w e-administracji to przede wszystkim to, że Poczta Polska już dzisiaj jest operatorem usług powszechnych, tych tradycyjnych, i tak samo od kilku lat stara się być operatorem usług cyfrowych, czyli narodowym operatorem cyfrowym. Staramy się o to i wspólnie z ministerstwem i innymi instytucjami pracujemy nad tym, ale przede wszystkim to robi Ministerstwo Cyfryzacji oczywiście, przygotowuje ustawę, która w pierwszej fazie, takie są założenia, w pierwszej fazie istnienia e-doręczeń powierzy od ustawą, tak, czyli odgórnie Poczcie Polskiej, Grupie Poczty Polskiej, bo zaraz do tego przejdę, Narodowego Operatora Cyfrowego na czas taki przejściowy, wdrożeniowy. To jest planowane lata 2020-2025. Poczta Polska w 2012 roku powołała spółkę właśnie Poczta Polska Usługi Cyfrowe, która w 2013 roku utworzyła platformę Envelo, platformę do właśnie do realizacji e-doręczeń już wtedy, to znaczy jest w trakcie jeszcze dopracowywania, ale już elektroniczne doręczenia dzisiaj świadczymy na rzecz wielu innych podmiotów prywatnych na razie, tak? Poczta Envelo, platforma Envelo jest platformą jedyną taką, poza wielkimi platformami banków dużych, która uwierzytelnia nam konto zaufania i profil zaufania, i tylko przez nas, nie licząc dużych banków, możemy taki profil uzyskać. Skrzynka, wiadomo, Envelo jest środkiem komunikacji. O tym jeszcze będę później o koncie zaufania Envelo mówił. Dodatkowym atutem naszym jest oczywiście sieć wielka placówek pocztowych. Własnych mamy ponad 4600, a z filiami i podległymi 7500 placówek, więc docieramy tak naprawdę wszędzie w Polsce. Czym jest publiczna usługa e-doręczenia? Dzisiaj e-doręczenie to wygoda przede wszystkim dla obywateli, dla przedsiębiorców i ustawa u nas właśnie zakłada, że te doręczenia między instytucjami państwowymi a obywatelem i przedsiębiorcami będą robione przez operatora, do którego my właśnie pretendujemy. Dzięki doręczeniom możemy wysyłać list elektroniczny, który jest zabezpieczony, do którego nie można ingerować, który to list jest opieczętowany, przepraszam, datą, i nie można w niego ingerować, więc jest bezpieczny przede wszystkim. Odbiorcy, którzy wybrali usługę elektroniczną, będą dostawali to właśnie przez konto Envelo, przez konto zaufania, ale też
wychodzimy naprzeciw razem z państwem do obywateli tak zwanych wyłączonych cyfrowo, czyli będziemy też stosowali hybrydową pocztę. To jest poczta, która jeżeli pan X w danym miejscowości nie zostanie zgłoszony do platformy Envelo, będzie mógł wysłać list tradycyjną pocztą, a przez platformę Envelo, która jest w naszym posiadaniu, my ten list przerobimy elektronicznie i wyślemy do urzędu. Tak samo w drugą stronę, właśnie to tutaj jest mniej więcej tak pokazane, że obywatel i biznes, czyli przedsiębiorca, przez naszą platformę wyśle list elektronicznie lub wyśle list, jeszcze skończę o tej hybrydzie, który pójdzie drogą elektroniczną do nas, u nas zostanie przekształcony w wersję papierową i wysłany do obywatela. Obsługujemy do tej pory wiele tysięcy klientów, między innymi grupę PGO Obrót, której świadczymy usługi właśnie w formie elektronicznej. Poczta Polska przeciwko cyfrowemu wykluczeniu. Tutaj przez ilość naszych placówek, o których mówiłem, ponad 4600, jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie Polska jest bardzo dobrym, uważamy, partnerem do cyfryzacji państwa, bo docieramy w każdy zakątek jego. E-doręczenie. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie ocenić, jaka będzie grupa osób, która przy wejściu e-doręczenia zostanie cyfrowo wykluczona, to znaczy nie dlatego, że zostanie wykluczona, tylko nie będzie chciała na początku korzystać z tej formy kontaktu z instytucjami państwowymi. I tutaj właśnie idziemy naprzeciw niej i będziemy tą usługę dla nich świadczyć w formie tradycyjnej. Konto zaufania Envelo to jest najważniejsze, to jest narzędzie właśnie, które jest nam niezbędne do e-doręczeń i narzędzie to zakładamy przez naszą platformę, przez internet, siedząc w domu. Idziemy tylko do placówki pocztowej, żeby uwiarygodnić, uwierzytelnić osobę, klienta i tylko tyle robi osoba fizyczna. Pozostałe rzeczy wszystkie toczą się już przez platformę. W platformie, znaczy po założeniu konta zaufania, Envelo, czyli platforma, staje się jakby pełnomocnikiem obywatela, który później zostaje wysłany do, już wszystko to się robi przez platformę, nikt tu nie ingeruje i dostaje profil zaufania, który ten profil może, przez ten profil może już z każdymi instytucjami państwa korespondować elektronicznie. Plany rozwoju jeszcze mamy, są w trakcie projektów, jest tak zwane urządzenie tablety, które 24 tysiące listonoszy i kurierów dostało i to też jest na przyszłość, ponieważ będziemy mogli przez te tablety uwierzytelniać konto zaufania i profile zaufania ludziom, którzy na przykład nie przyjdą do placówki pocztowej z różnych względów, albo są niepełnosprawnymi, albo nie mogą przyjść, albo to są ludzie starsi i to też przybliży nas bardzo do obywatela i do ułatwienia życia obywatelom. I jeszcze na koniec chciałem tutaj powiedzieć, że posiadamy neoznaczek, neopaczkę, to są nowoczesny odpowiednik znaczka pocztowego. Przez naszą platformę możemy go kupić przez internet, nakleić na list i wysłać, albo wrzucić do skrzynki, albo wysłać pocztą. Na znaczek też można sobie logotyp tego znaczka zrobić, można wydrukować na przykład jakieś tam na babci urodziny, tak, prezent i na tym znaczku go umieścić.
Jeżeli chodzi o Neopaczkę, tak samo to jest bardzo, skraca nam drogę, bo wiemy, jakie są kolejki na pocztach, więc możemy tutaj wszystko to zrobić w domu i tylko wyjść i wysłać to na poczcie. No i Neokartka, która była w tamtym roku bardzo mocno wykorzystywana na stulecie odzyskania niepodległości. Tak samo można ją wydrukować w każdej formie i w formie papierowej później ją wysłać do adresata. A neolis elektroniczny to jest podbudowa pod e-doręczenia, możliwość wysyłania bezpiecznego listu dedykowanego. Nie można ingerować w jego treść i w jego datę. Dziękuję bardzo. Proszę. Swój profil, to znaczy? Tak, tak, tak. Nie, 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 nie. Znaczy jest jeden profil zaufania, tak, w państwie i ja rozumiem, że pan pyta, czy można przez... Można, można, można jako instytucja, to znaczy jako, bo to jest dedykowane dla obywateli, czyli dla osób fizycznych i dla przedsiębiorstw, tak? Więc tak samo, zresztą w ustawie, w naszych założeniach, w założeniach ministerstwa jest, że ta usługa e-doręczenia zastąpi tradycyjną usługę papierową i będzie ona bezpłatna. Mówię tylko w stosunkach obywatel-instytucja, przedsiębiorstwo, instytucja. W innych konfiguracjach nie... Do innych tak, ale to będzie odpłatne już, bo to jest, nie będzie to usługa publiczna, tak. Dziękuję bardzo. A, to proszę. Okej. No nie. Znaczy drugi, tak, będzie musiał, to znaczy nie, ale to dlatego, to nie zależy. To znaczy nie tak. Dobrze, chodzi o to, że na razie to jest w fazie projektów, stoi za tym ministerstwo i też inne ministerstwa, ja tu nie chcę się wypowiadać za kolegów z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Ministerstwa Finansów, to wszystko jest w fazie integracji, tak? My... Nie, 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 nie. Znaczy my czekamy na ustawę. My czekamy na ustawę, jesteśmy przygotowani, no nie, no, jesteśmy przygotowani do świadczenia usług doręczenia poczty elektronicznej, listu poleconego elektronicznie do obywatela i do instytucji i w drugą stronę też i tak samo do przedsiębiorców. Nie wiem, nie rozumiem do końca pana pytania. Znaczy,
możliwe. To jest... Okej. Nie, no. Nie, ja rozumiem, rozumiem. No tak, dokładnie. Nie, no bo to może być tylko raz potwierdzone. Nie, nie da się potwierdzić jednej osoby dwukrotnie, prawda? To dla bezpieczeństwa też. Tak. No, dobrze, dziękuję bardzo Państwu. Dziękujemy Panu bardzo. No, Pan się pośpieszył tylko 4 lata, ja o 9 lat i nie mogłem poprawić adresu w swoim podpisie kwalifikowanym, dlatego że pułap ze starego na nowy, jak się przeniósł, to cała... Całe centralny ośrodek informatyki musiał pozmieniać formaty, ponieważ kiedyś się wypełniało co innego, teraz się wypełnia co innego i po prostu nie można było podprawić podstawowych danych. Natomiast być może NWOLO chociaż da nam to, że uzyskamy pełne prawo wynikające z RODO do zapomnienia, bo teraz pan listonosz idzie, jak go spotykam, później mówi, wrzuciłem tam panu zawiadomienie z Urzędu Skarbowego. I wszyscy wszystko wiedzą. Proszę teraz pana Macieja Kocięckiego, dyrektora marketingu M2M i API w Orange Polska. Tytuł wystąpienia to potencjał nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem. Tu proszę, mikrofon jest i ewentualnie jeśli pan będzie sterował prezentacją, to jest również przyrząd. Dzień dobry Państwu. Maciej Kocięcki z Orange Polska od w sumie paru lat ładnych zajmuje się najpierw M2M, teraz IoT, bo jest to naturalna droga ewolucji. I chciałbym Państwu powiedzieć parę słów o tym, co ciekawego się w ogóle dzieje, jak, w jakim zakresie działalność operatora telekomunikacyjnego może nam pomóc w pewnych codziennych kwestiach. Na początek powiem, dlaczego operator akurat telekomunikacyjny się tym może zajmować, bo ludzie są przyzwyczajeni do tego, że korzystają z telefonu, ewentualnie dostępu do internetu i wydaje mi się, że to się mniej więcej ta rola operatora się kończy na tym. Natomiast operator jest telekomunikacyjny, jest zawsze przygotowany do kilku rzeczy, które tutaj są konieczne, a mianowicie po pierwsze, umie integrować różne systemy, a wiadomo o tym, że integracja to jest jedno z najtrudniejszych zadań. Po drugie, ma niejako wpisane w swoje zadania i w swoje obowiązki bezpieczeństwo. Zarówno na poziomie wynikającym takie bezpieczeństwo, powiedziałbym cyberbezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo danych wszelkiego rodzaju i inne rzeczy. Więc przynajmniej te dwa aspekty są tutaj spełnione. No i wreszcie trzeci, który jest tutaj również oczywisty, ale trzeba go brać pod uwagę, że we wszystkich tych rozwiązaniach, o których za chwilę będę mówił, transmisja danych jest po prostu częścią każdego rozwiązania. Bez tej transmisji z danych nic by nie było. Proszę Państwa, w 1986 roku kupiłem swój pierwszy komputer klasy PC. To była Atka z Tajwanu. Miała procesor Turbo 8 MHz, normalnie 6. Pamięć była 1 mega, nie w pełni wykorzystana i był wyposażony w rewelacyjny dysk twardy 20 MB. Teraz jestem posiadaczem kupionego, właściwie złożonego przeze mnie w 2016 roku komputera, który ma 3,5 GHz, procesor, pamięć 8 giga i HDD 1 TB. Po prawej stronie Państwo macie relację między jednym rozwiązaniem a drugim. Proszę zobaczyć, że mój procesor pracuje tylko 450 razy szybciej od tego poprzedniego. Moja pamięć jest już 8000 razy większa, ale co jest pamięć operacyjna? Ale co jest najciekawsze? Pamięć masowa jest już 50000 razy większa. I co ciekawe, te 50000 razy nie oznacza wcale, że ja mam jakąś gigantyczną wolną przestrzeń. Nie, ja ją błyskawicznie zapełniam. I za chwilę okaże się, że ten 1 terabajt to jest za mało.
i trzeba to powiększyć. Czyli jednym słowem, tak patrząc na nas samych, produkujemy w tej chwili 50 tysięcy razy więcej informacji jakiejś, z której przechowujemy ją na twardym dysku, niż 30 lat temu. Co więcej, jest mnóstwo innych danych, które są dostępne, które są potencjalnie dostępne, ale z nich nie korzystam. Co następna rzecz, tak naprawdę ten 1 terabajt to są różne śmieci i powtórzona informacja. Gdybym tak miał czas, żeby ją zrobić tak, to prawdopodobnie zjechałbym, stosując bezpiecznie zasadę Pareto, do 20%, czyli 200 mega powinno mi wystarczyć. Mamy dane z różnych źródeł i zawsze one są obok siebie, a tymczasem dane są jakoś ze sobą współbieżne. Umiejętność powinna być taka, aby je przerabiać kontekstowo, czyli łączyć sobie z różnych źródeł i patrzeć, czy wiedza z dwóch źródeł nie dodaje nam dodatkowej informacji. No i żeby na koniec, żeby tą olbrzymią ilością informacji jakoś tam potrafić ją przetwarzać, musimy mieć narzędzia. Te narzędzia powstają, różne związane właśnie z tym big data, stosujemy artificial intelligence, czy jakiś jej podzbiór machine learning i tak dalej, i tak dalej. To wszystko służy tej jednej czynności. Teraz proszę Państwa, czego oczekuje miasto? Tak, to jest moja zgadywanka i oczywiście nie wyczerpuję to wszelkich możliwych odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się, że rozsądne jest powiedzenie, że mamy takie trzy główne źródła tego, co potrzebuje miasta, de facto to obywatel tego miasta, czyli mieszkaniec. Na pewno potrzebuje bezpieczeństwa, poczucie bezpieczeństwa, mogę wyjść wieczorem i tak dalej. Chciałbym być w tym mieście, czuć się zdrowo, mieć pewne poczucie dobrostanu, które jest również z tym związane. I wreszcie większość z nas walczy z czasem, a tak naprawdę walka z czasem to jest ekwiwalent stresu. Ile osób z nas tu obecnych, spiesząc się na jakieś spotkanie, gryzie, że tak powiem, trochę zaciska zęby, bo akurat wjechało właśnie na czerwone, piąte czerwone światło po drodze, prawda, jadąc z miasta miejsca A do miejsca B. Jeśli rozbijemy te rzeczy na takie podpunkty, one nie wyczerpują oczywiście żadnego z tych zagadnień, ale można je uznać za dość ciekawe, to bezpieczeństwo to w szczególności jest monitoring. Dalsza sprawa to jest dobre oświetlenie, zwłaszcza wieczorami, bo wiemy o tym, że to poczucie bezpieczeństwa spada wraz z ciemnością. Służby, które powinny być blisko, może być to straż pożarna, może być to policjant, może być to straż miejska, czy wreszcie coś związanego ze zdrowiem, czyli na przykład służby ratunkowe, pogotowie. Zdrowie, dobrostan to są przede wszystkim, wiemy o tym, że to, co nas w tej chwili otacza, to jest niekoniecznie czyste powietrze, niekoniecznie czyste otoczenie. Chcielibyśmy mieć miejsce wypoczynku blisko nas i również oczywiście odpowiednio wyposażone i takie, które będzie nam sprzyjało naszemu dobrostanowi. Czas, ten, o którym wspomniałem, to jest przede wszystkim kwestia sprawnego transportu, przelotowych ulic, które są dobrze zaprojektowane, dostosowane do ruchu mieszkańców, ewentualnie zmieniające się dynamicznie wraz ze zmianami tego ruchu. Są to również parkingi. Parkingi, które po prostu powinny być stosunkowo łatwo przynajmniej dostępne, a w każdym razie powinniśmy mieć jakiś przewidywalny do nich dostęp, bo to jest też dosyć ważna sprawa. Teraz zwróćmy uwagę oczywiście, że te rzeczy takie jak czas, stres, bezpieczeństwo mają również wpływ na nasze zdrowie. Powiedziałem o tym stresie, więc to jest taki element, który jest dość oczywisty. Popatrzmy sobie na temat bezpieczeństwa. Ja powiedziałem o tym, że kwestia oświetlenia jest istotna. Popatrzmy sobie na oświetlenie z punktu widzenia tego, co może zapewnić nam dzisiaj, mogą nam zapewnić nowoczesne rozwiązania w tym zakresie. Pierwsza sprawa to jest oczywiście LED. Oświetlenie LED. Jest to związane po pierwsze z ograniczeniem, ze znaczącym ograniczeniem zużycia prądu. Tam oszczędności mogą sięgać nawet 80%, jeżeli się odpowiednio tą lampą steruje. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz. Jeśli lampa taka jest tak zwaną lampą connected, czyli lampą podłączoną, tak jak tu jest pokazane, za pomocą sieci GSM z pewnym centrum zarządzania, to taka lampa jest pod zasilaniem 24
godziny na dobę i co więcej, oznacza to, że możemy ją włączać i wyłączać per punkt. To jest niezwykle ważne, per punkt, dlatego że nie musimy wtedy dostawać jakichś udarów prądowych czy innych rzeczy, to jest również związane z samą konstrukcją, ale ten fakt, że to zasilanie musi być siłą rzeczy dostępne przez 24 godziny na dobę, a to nie jest cechą współczesnego oświetlenia, które jest po prostu, gdzie załączanie następuje w szafie i lampy są po prostu włączone liniowo, to oznacza, że taka lampa może w naturalny sposób dzięki zasilaniu stać się takim, nazwijmy to smart spotem. Czyli takim miejscem, do którego można podłączać dużo różnych innych rzeczy. Więc możemy oczywiście różnego rodzaju czujniki. Możemy podpiąć, tak jak tu zostało pokazane, kamerę monitoringu. Ona się będzie również kontaktować za pomocą mobilnej transmisji danych. Do lampy można włożyć czujnik GPS-u i w momencie zakładania takiej lampy inwentaryzować lampę z automatu. Ona natychmiast tam do bazy danych trafia i wszystko o niej wiemy, gdzie się znajduje i jaka ona jest. Możemy do takiej lampy na przykład, a do słupa oczywiście zasilającego, dołączać ładowarki. W szczególności dla jednośladów, bo tu jest kwestia przewodów, ale oczywiście można to zrobić, zmieniając trochę infrastrukturę, można tę infrastrukturę również dostosować do samochodów. Zwróćmy uwagę, że to jest cudownie rozproszona infrastruktura, czyli po całym mieście. Mamy wszystko, że tak powiem, po tym mieście rozrzucone. To jest duża, duża zdecydowanie wygoda. Kwestia owego zdrowia, dobrostanu. No, czyste powietrze. Czyste powietrze to jest w szczególności elektromobilność. Elektromobilność to jest zawsze kura jajko, to znaczy tak, nie ma ładowarek, to nie ma samochodów. Nie ma samochodów, to nie ma ładowarek. No więc tutaj jeden ze sposobów, jak powiedziałem, do dołożenia ładowarek opartych na infrastrukturze oświetleniowej, być może z przebudową, powinna pozwolić na to, aby doładowywać przynajmniej samochody lub tworzyć takie wolne miejsca ładowania w miejscu parkowania w pobliżu takiej latarni. Możemy za pomocą, to jest to, co prawda jest jeszcze chwila przyszłości, ponieważ 5G to jest jeszcze parę lat wdrożenie, ale za parę lat mając infrastrukturę 5G, transmisji danych 5G, będziemy w stanie de facto w czasie rzeczywistym przetwarzać informacje na temat ruchu pojazdu i dostosowywać do tego organizację, przepustowość ruchu po prostu. Trzeba pamiętać o tym, że jest w tej chwili ilość informacji, którą, może inaczej, ilość urządzeń, które można podpiąć w tej chwili do sieci jest stosunkowo mała. Nam się wydaje, że mamy miliony urządzeń, ale trzeba powiedzieć, że one są rozrzucone na cały kraj. Struktura 5G ma ponoć dostarczyć nam możliwość dołączenia do miliona urządzeń na kilometr kwadratowy, czyli co metr jedno urządzenie. Także tutaj już w tym momencie tego ograniczenia nie będzie. Rozproszone pomiary jakości powietrza, no to oczywiście to jest bierne działanie, ale ono wywołuje pewien nacisk społeczny. Jeśli ja wiem o tym, że cały czas gdzieś jest źle, to ten nacisk społeczny może oddziaływać na władze miasta i prowadzić do rozwiązań, które to po prostu zmniejszą. To jest metoda taka, żeby nie tłuc termometru, czy raczej zachować termometr do mierzenia temperatury, a w tym przypadku pomiary jakości powietrza. Inteligentne parkingi, taki podobny rysunek, jaki był przedstawiany troszkę wcześniej, czyli parkingi, w których wolne miejsce jest rozpoznawane poprzez kamerę i przez przetwarzanie obrazu. Mały nakład na rozbudowę infrastruktury, dosyć wysoka efektywność. To, co jest ważne w tym inteligentne parkingi, to jest to, żebym miał szansę na to, aby nie tylko dostać w czasie rzeczywistym informacje o dostępności parkingu, ale również zarezerwować to miejsce parkingowe na pewien określony czas wynikający z odległości mojego samochodu do miejsca parkingowego. No bo to co z tego, że ono jest wolne teraz, jak potrzebuję za 5 minut, bo dopiero wtedy tam dojadę. Inteligentne kosze. Po pierwsze, one mają dwie cechy. Generalnie rzecz biorąc, jedna z nich polega na tym, że dają informacje o tym, że są pełne. Więc nie trzeba jeździć, żeby je opróżniać w określonym cyklu, tylko po prostu opróżniać te kosze według informacji o ich zapełnieniu. To też ma swoje znaczenie do tego, żeby zmniejszyć trochę potrzebę transportu. Ważną rzeczą jest, że w
tych inteligentnych koszach, przynajmniej niektórych z nich, droższych może rozwiązaniach, ale ciągle fajnych, interesujących jest to, że obok tego, że one mówią o tym, że jesteśmy pełne, to mają tam siłowniki, które i prasę, która prasuje te śmieci. W związku z tym częstość opróżniania tych koszy spada znacząco. Opakowania różnego rodzaju, torebki, inne rzeczy, tam butelki plastikowe, to wszystko można skomasować do jednego miejsca. Monitoring. No, wspomniałem o tym, że to jest stosunkowo łatwa sprawa. W momencie, kiedy mamy transmisję mobilną, ten monitoring jest stosunkowo łatwo instalowany. Miejsca wypoczynku. Miejsce wypoczynku to są często parki. W tych parkach bywa, że nie ma normalnego oświetlenia. Mamy miejsca, w których się instaluje w takich parkach tak zwane autonomiczne oświetlenie, czyli lampę zasilaną z akumulatora generalnie w nocy, a akumulator ładowany w ciągu dnia z panelu fotowoltaicznego. Co jest ciekawe, tylko chciałem zwrócić uwagę, że są różne rozwiązania na rynku, różniące się ceną kilkakrotnie. I chciałbym przestrzec, żeby się kierować w tym wyborze tego typu rozwiązań ceną, ponieważ można kupić ciągle jeszcze za znaczne pieniądze coś, co nie działa. Więc jeżeli ktoś coś potrzebuje, co nie działa, to proponuję, żeby nie wydawał na to pieniędzy, tylko sobie coś tam wykombinował, co nie działa. To w domu można znaleźć dużo rzeczy niedziałających i jest to wtedy bezpłatnie. A tu kosztuje. Inteligentna ławka tutaj, która została wspomniana, to jest coś, miejsce wypoczynku, gdzie oprócz tego, że się możemy wypocząć, to możemy być w strefie Wi-Fi, możemy doładować smartfona, co w dzisiejszych czasach staje się jedną z najważniejszych rzeczy. Ja akurat w tej chwili doładowuję swojego drugiego smartfona z powerbanką w torbie, także widać, że to jest cały czas konieczne. Czas i stres. Pierwsza sprawa to jest sprawny transport. No, lokalizacja GPS-owa plus przekazywana informacja, to wszystko, ja przepraszam, jeszcze się cofnę, bo nie wspomniałem o jednej istotnej rzeczy, mianowicie tu jestem napisałem ten wspólny dashboard. To jest właśnie to, że dane trafiają do jednego miejsca, o czym wspomniałem, że te dane, jeżeli ktoś będzie chciał, będzie mógł obrabiać z różnych źródeł tę informację i wyciągać z tej informacji odpowiednie wnioski. Więc to, że co mamy różnego rodzaju rozwiązania, dostarczane najprawdopodobniej przez różnych partnerów technologicznych, ale że one gdzieś trafiają do wspólnego worka i tam są i prezentowane, i mogą być przetwarzane w ten sposób, to jest coś, co jest jedną z najważniejszych rzeczy przy projektowaniu, czy braniu pod uwagę różnych rozwiązań. Wracając do czasu, sprawny transport, tak jak powiedziałem, to jest lokalizacja GPS-owa, to jest informacja, która dociera, są jakieś algorytmy przetwarzania, które potrafią nam online przekazać informacje o tym, kiedy autobus, tramwaj o określonej numerze pojawi się i gdzie. Ulica, zarządzanie ruchem pojazdów. To robimy, to wiemy od dawna, mamy tak zwane Intelligent Transportation System, które pokazują nam, które pozwalają nam synchronizować pewne rzeczy, ale to jest ciągle w powijakach i dotychczasowe rozwiązania wymagały przekopów w ulicach i tak dalej. Tak jak powiedziałem, to 5G powinno doprowadzić do tego, informacja stamtąd przedostająca się, powinna doprowadzić do tego, że dynamicznie te rzeczy byłyby robione i to w skali, bardziej w skali miasta niż w skali po prostu jednej ulicy. Proszę Państwa, następna rzecz to jest planowanie ulic zgodnie z dynamiką przemieszczania się mieszkańców. Mieszkańcy mają różne metody ruchu, wykonują różnego rodzaju czynności tutaj i trzeba sobie jasno zdawać z tego sprawę, że te rzeczy są, jest to coś, co powinno być brane pod uwagę przy projektowaniu ulic, przy zmianie kierunków ruchu, przeprojektowywaniu itd. Ja powiem Państwu, że kiedyś jak mieszkałem w Atlancie przez jakiś czas, to tam było tak, że taka była jedna z głównych ulic, Buford Highway się nazywa, i w niej zmieniano na przykład organizację ruchu w zależności od tego, ponieważ ona prowadziła z suburban do miasta, to robiono tak, a to było parę ładnych lat temu, to robiono tak, że kierunek rano był poszerzany dla kierunku do miasta kosztem tego drugiego i odwrotnie, taki swap był robiony. No. Bardzo, że tak powiem, prosta sprawa. U nas jeszcze nie widziałem tego rozwiązania, a tam widziałem to dość dawno. Parkingi, o tym wspominałem, minimalizacja czasu i odległości parkowania, aplikacja taka możliwie na smartfonie, która nas wypełni wszystkie te zadania, o których wspomniałem. Proszę Państwa, zbliżając się nieco do końca,
to chciałem wspomnieć o jednym z takich najbardziej ciekawych i technologicznie najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Mianowicie rozwiązania, które są oparte na lokalizacji LBS. Lokalizacja LBS to jest lokalizacja wykorzystująca triangulację na bazie opóźnień sygnału docierającego z naszego urządzenia do poszczególnych stacji bazowych. Im stacja bazowa jest dalej, to wzrasta odległość, wzrasta opóźnienie i można metodą triangulacji ocenić dość dokładnie w mieście, to jest nawet kilkanaście metrów, czyli prawie porównywalne, właściwie nawet porównywalne z GPS-em. Zwrotnie przekazywana jest informacja o tym, gdzie się to urządzenie znajduje, czyli mamy tę triangulację, a na mapie widzimy urządzenie, gdzie ono jest. I teraz, proszę Państwa, jest taka, tak, dlatego, że żeby lokalizować kogokolwiek, czyli jakiekolwiek urządzenie, uznaje się, że to urządzenie jest powiązane z użytkownikiem tego urządzenia, a to oznacza lokalizację osoby. I RODO, przynajmniej tak twierdzą prawnicy, RODO jest czymś, co nam jako operatorowi nie dozwala na wykonanie takiej lokalizacji bez zgody, uwaga, bez zgody, to nie domniemanej, a wyrażonej zgody na taką właśnie czynność. Czyli mogę to robić w odniesieniu do swoich urządzeń, ale w stosunku do cudzych urządzeń, innego użytkownika, muszę dostać od niego zgodę. Proszę, zaraz przejdę do pewnego ćwiczenia, pokażę i powiem. Oczywiście, że, proszę Państwa, te dane są, tylko pytanie jest, czy możemy je przetwarzać. Tak naprawdę one są, bo one muszą być, bo one są częścią naszego sposobu świadczenia usługi. W momencie, kiedy Pan się godzi na to, żeby korzystać z telefonu, to w szczególności wiemy, do której stacji bazowej jest Pan zalogowany. I nie możemy nie wiedzieć, bo inaczej ta informacja by do Pana nie dotarła i nie mógłby Pan zadzwonić, prawda? Ale problem RODO polega jeszcze na jednej rzeczy, jeżeli już mogę o tym powiedzieć. Polega nie tylko na tym, co wolno, a czego nie wolno. Generalnie zasada jest taka, że my mówimy klientowi, w jakim celu możemy przetwarzać jego dane. Jak on się podpisuje, pod tym jest wszystko ok. Jeżeli mu podajemy, że przetwarzamy jego dane w celu świadczenia usługi, to oznacza w praktyce, że nie możemy przetwarzać jego danych w innym celu. A jak te ograniczenia dalej działa, to za chwilkę. A więc proszę Państwa, jest platforma, którą wydevelopowała, zbudowała. Firma Orange, grupa Orange, akurat to ta część francuska. I to generalnie rzecz biorąc jest rozwiązanie, które polega na tym, że po pierwsze mamy telefony w jakimś obszarze, za danym obszarze w określonych granicach. Te telefony łączą się z siecią i na podstawie tegoż LBS-a jesteśmy w stanie określić ich położenie w tej przestrzeni. Dalej, ta informacja wbiega na platformę, tę właśnie platformę FlaxVision i tam jest obrabiana. Obrabiana jest na kilka sposobów. Pierwsza rzecz jest taka, że w locie jest anonimizowana. I to anonimizowana w taki sposób, że w momencie, kiedy ona na tę platformę już trafia i jest obrabiana, to już to nie są numery MSA, ISDN-y czy inne rzeczy. Są nadane unikatowe informacje, bo one muszą być podane, ale one są po prostu związane wyłącznie nie można ich odwrócić i na ich podstawie uzyskać informacje o rzeczywistym właścicielu tego urządzenia. Tam jest robionych szereg innych rzeczy, no ja mam tutaj czasu specjalnie, żeby o tym mówić, ale w każdym bądź razie cała zabawa generalnie polega na tym, że ta informacja następnie z tej platformy po odpowiedniej jeszcze takiej wewnętrznej obróbce przeskakuje do działu analiz statystycznych i to nam pozwala pozyskać informacje nie tylko o tym, w jakim obszarze, ile się znajduje urządzeń, ale możemy dalej wykonać ruch i to było ćwiczenie, które wykonaliśmy dla Warszawy, dla miasta Warszawy. Możemy pokazać, jak się dana grupa mieszkańców przemieszczała z jednego miejsca do drugiego. Gdzie po prostu dynamicznie jesteśmy w stanie obserwować ruch właścicieli urządzeń. Urządzeń, czyli właścicieli urządzeń. Tu też nie będę tego omawiał, ale pokażę Państwu już mój ostatni slajd.
Mianowicie to jest taka tabela, która akurat pokazuje, jak przemieszczali się mieszkańcy poszczególnych dzielnic Warszawy, gdzie w pionie mamy, gdzie oni spali, a w poziomie, dokąd dążyli. No i widzimy, w szczególności na Przekątnej, widzicie Państwo procent osób, które spały na Bemowie na przykład i na Bemowie pozostały, no połowa mniej więcej mieszkańców. I wszędzie widzimy tak, z grubsza rzecz biorąc, 50%, które w Śródmieście jest tu wyjątkiem, co jest zrozumiałe, bo wielu z nas jak śpi w Śródmieściu, to pracuje w Śródmieściu. Także na bazie tego typu informacji, tutaj to jest pokazane w skali dzielnic. My jesteśmy w stanie to zrobić w mniejszej skali. Dla Warszawy to było robione w skali tak zwanych MSI-ów, czyli takich mniejszych jednostek, na które dzielnice są podzielone. I na bazie tego, w szczególności, to co mogliśmy pokazać, to mogliśmy pokazać dość zaawansowanymi metodami ekstrapolacji, bo to potrzebna jest również i ta metoda, byliśmy w stanie pokazać, ilu jest mieszkańców Warszawy, tych, których można uznać za czyli unikatowych obywateli, którzy tu spędzają określony dłuższy czas, bo to jest bardzo ważne. Ilu z nich jest sapiurban, ilu przyjeżdża na przykład z Białegostoku do Warszawy, albo jak długo zostaje i po jakim czasie wyjeżdża. Powiedziałem, że teraz nawiążę może do RODO. Tak, proszę bardzo. Oczywiście tak, no, można nałożyć taki faktor dodatkowy do analizy. Pytanie o jego czułość to jest druga sprawa, bo wystarczy sobie wyobrazić podróż jeszcze niedawno z Mordoru, gdzie wydawałoby się, że ci, którzy Mordor opuszczają koło godziny czwartej, to raczej piechotą to są ci, co samochodem wychodziło, a ci, co samochodem, to stoją w miejscu. Więc trochę trudno byłoby tutaj to precyzyjnie określić. Ale tak, jest to możliwe. Tak naprawdę to jeszcze to dzięki temu położeniu jesteśmy w stanie pokazywać pewne składowe ruchu, które rzeczywiście przemieszczają się wzdłuż głównych ulic na przykład. Także to nie jest tylko takie proste powiedzenie, przeszedł z dzielnicy X do dzielnicy Y, ale można pokazać drogę, którą się przemieszczał, czyli można dokonać rozpływów. W jaki sposób się robi. Jest taka możliwość i coś takiego jest robione. Proszę Państwa, zasadniczo dziękuję za uwagę. Zrobię tylko jeszcze jedną rzecz. Mianowicie chciałem Państwu powiedzieć, co tu jest, jaki tu jest problem z tym RODO. Generalnie rzecz biorąc, my nie przetwarzamy danych naszych klientów. W sensie takim, że my nie identyfikujemy w takim projekcie jak ten Flux Vision nikogo personalnie. Co więcej, tam jest szereg ograniczeń dodatkowych, które, jak powiedziałem, zabezpieczają w praktyce całkowicie możliwość reverse engineering, czyli przejścia od jakiejś informacji, która pochodzi w tym, którą obrabiamy w tym systemie, do jakiejś grupy konkretnych użytkowników, właścicieli numerów telefonów, XYZ, prawda? To jest niemożliwe, ale problem RODO polega na tym, na odpowiedzeniu sobie na pytanie, czy jeśli ktoś z nami podpisał umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych, i było tam powiedziane, że przetwarzamy jego dane do celu świadczenia tej usługi. No i teraz jest dyskusja długa między prawnikami, czy jeżeli robimy coś takiego, to naruszamy ten element umowy, czy nie. I zostawiam Państwu z pytaniem tym.
No więc na ten temat akurat, ja powiem, zostawiam Państwa z tym pytaniem otwartym. Chcę powiedzieć, że są kraje Unii stosujące RODO, gdzie nie ma tego dylematu, więc nie jest to dylemat całkowicie wydumany. On jest, pozostaje na razie dylematem, będzie może jakieś orzecznictwo sądowe czy coś w tym rodzaju i wtedy się dowiemy, co jest. Bardzo Państwu dziękuję. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania są, to chętnie odpowiem. Odpowiadałem on the fly. No dziękuję jeszcze raz. No, tematyka RODO w tym obszarze jest rzeczywiście dość poważna, ale to myślę dyskusja bardziej w kuluary, bo przynajmniej parę tematów by było. Natomiast wydaje się, że jeden z problemów, o którym Pan powiedział, w skali kraju już jest rozwiązywany, to znaczy ten dylemat kura-jajko, czyli ładowarka, samochód elektryczny rozwiązujemy w sposób klasyczny, znaczy ładowarki będą polskie, samochody niemieckie. Jeśli idzie teraz o kolejnego prelegenta, proszę pana Michała Wojaka, reprezentujący Göringer Axel Springer Polska, biznes managera w Onet Rano i tytuł prezentacji jest Let's Play, czyli jak tworzyć komunikację opartą o content video. Tu dzień dobry, mikrofon. Dzień dobry, witam serdecznie. A, pan ma swój. Czy potrzebuje pan może? Chętnie, proszę przyda bardzo. Się. Dzień dobry. Troszkę będzie, ponieważ jesteście państwo przed przerwą kawową, jak rozumiem, to teraz będzie trochę luźniej, co nie zmienia faktu, że myślę, że to są też ważne rzeczy, które mogą się przydać w Państwa pracy i w myśleniu generalnie o budowaniu wizerunki marek, które reprezentujecie, bo jak rozumiem pracujecie na rzecz różnych miast i instytucji, które starają się budować i kształtować swoją politykę informacyjną. Ja dzisiaj chciałem parę zdań opowiedzieć właśnie o tym, jak można budować działania w oparciu o content marketing, takie dosyć modne ostatnio słowo, chociaż samo pojęcie istnieje już ponad 100 lat, albo nawet ponad 100 lat, co nie zmienia faktu, że jest relatywnie młode. Ja na co dzień, w przeszłości byłem dziennikarzem, 15 lat jestem w branży medialnej, od 3 w grupie Rinier Axel Springer, wcześniej w grupie TVN. Byłem dziennikarzem, teraz zajmuję się content marketingiem i nie jest to przypadek z racji tego, że media cyfrowe, fakt, że to też o tym za chwilę będę mówił, że każdy z nas zaczął być twórcą treści i zaczyna się komunikować z własnymi widzami, trochę inaczej, że tak powiem, zdefiniował układ sił i rola wydawcy, którego dzisiaj reprezentuję, czyli Onet, jest oczywiście jak najbardziej ważna, ale każdy z nas, zarówno personalnie, jak i jako instytucja, kształtuje swoją politykę informacyjną. Jesteśmy chociażby obecni na Facebooku, Instagramie, mamy własne strony internetowe, blogi i generalnie rzecz biorąc te zasady, o których dzisiaj będę mówił na przykładzie narzędzia, jakim jest wideo, są generalnie rzecz biorąc de facto te same. Czym jest content marketing? Generalnie rzecz biorąc, można to pokazać na takim przykładzie. Generalnie rzecz biorąc, content marketing to jest strategia marketingowa, bo ona ma służyć celom biznesowym, której sednem jest budowanie długotrwałych relacji z naszymi odbiorcami, jakąś jasno zdefiniowaną grupą odbiorców, poprzez wchodzenie z nimi w interakcje dzięki tworzeniu na ich rzecz interesujących, angażujących treści, które mają wzbudzić w nich zaufanie i de facto przekonać ich, aby w dłuższej perspektywie czasu podjęli oni działania konsumenckie, na których zależy marce czy podmiotowi, który ten content marketing się bawi. De facto, tak jak sobie tutaj widzimy, to jest, że tak powiem, taki pakt z diabłem, który przychodzi nam w nowych mediach, że tak powiem, tworzyć, to znaczy współpracować blisko z markami i generalnie rzecz biorąc, jakby tworzyć treści, które z jednej strony wychodzą od potrzeb klienta, marki, która w tej starej, takiej tradycyjnej reklamie jakby stara się przekonać użytkownika do tego, że jest super, i jakby to jest jeden punkt widzenia. Z drugiej strony mamy odbiorców, którzy bardzo często wchodzą do mediów społecznościowych, do mediów jako takich, szukając treści kompletnie niezwiązanych z tym, co chce im pokazać marka. Także każdy z Państwa, zakładam, jakiś komunikat definiuje. No i pytanie jest, w jaki sposób stworzyć ten komunikat, aby on był interesujący i miał jakąś część wspólną z tym, jaka jest potrzeba widza czy odbiorcy.
content marketing to jest de facto coś, co jest bardzo szerokim pojęciem. Ja dzisiaj pokażę parę przykładów wideo, jakie realizujemy we współpracy z partnerami z miast i regionów, co nie zmienia faktu, że dlatego też wspomniałem o swojej przeszłości dziennikarskiej, że w dużej mierze tak naprawdę treści, które tworzymy, bardzo są zbliżone do tego, co kiedyś w tradycyjnych mediach i do dziś robili dziennikarze. Czy artykuły, infografiki, galerie, podcasty, książki, quizy. To jest bardzo szerokie pojęcie i de facto wszelkiego rodzaju treść, którą Państwo tworzycie we własnych mediach, czy mediach swoich firm, czy instytucji, czy też tworzycie we współpracy z wydawcami, to de facto właśnie w tym szerokim pojęciu się mieści. Dlaczego generalnie rzecz biorąc wideo? Tutaj jest przykład takich realizacji, które mamy przyjemność tworzyć we współpracy z miastami w ramach projektu Onet Rano, za który odpowiadam. To jest wszystko, wideo jest związane właśnie z trendem komunikacji, jaki obserwujemy, z tym, że generalnie rzecz biorąc szczęście, bądź też nieszczęście, to już jakby każdy musi mieć swoją opinię, wracamy trochę do cywilizacji obrazkowej i generalnie rzecz biorąc fakt, że zalewa nas masa informacji i że też konsumujemy trochę inaczej media, w tym wideo. Możecie Państwo zobaczyć, jak ludzie się zachowują chociażby w metrze, w autobusie, na ile patrzą się na współpasażerów, a na ile patrzą się w ekrany swoich komórek. Sprawia, że generalnie wideo jest tutaj jakby takim trendującym narzędziem do łapania uwagi naszych odbiorców. Potwierdzają to liczby, bo z jednej strony rosną wydatki w Polsce bardzo dynamicznie, to jest najbardziej dynamicznie rosnący kanał przychodowy ze wszystkich, jakie są. To jest jedna perspektywa. Druga perspektywa jest taka, że według światowych takich organizacji, które gdzieś tam te trendy obserwują, już w perspektywie 2 lat 82% ruchu, który jest generowany w internecie, będzie generowany poprzez wideo i tylko w perspektywie ostatnich, czyli przyszłych i przeszłych lat, czyli 5 lat, 2016-2021, ten udział zwiększy się trzykrotnie, tak przynajmniej estymują firmy badawcze, które się tym zajmują. To się przekłada na to, gdzie jest nasz konsument, odbiorca, mieszkaniec i co on robi tak naprawdę na co dzień. Na ten moment średnio mieszkaniec Polski 49 minut swojego dnia spędza oglądając treści wideo w internecie. Przyjmuje się, że w przyszłym roku będzie to już 60 minut, także ten wzrost jest naprawdę duży. To się oczywiście przekłada na wzrost wydatków, oczywiście to jest bardziej perspektywa dużych marek, ale tak jak mówię, też współpracujemy z instytucjami publicznymi, bo one też jakby szukają potrzeb do tego, aby w jakiś sposób komunikować się po prostu z odbiorcą, więc generalnie rzecz biorąc obserwujemy trend przesunięcia budżetów reklamowych na właśnie budżety wideo, a powodem jest właśnie fakt, że statystycznie 25 milionów Polaków generalnie sięga po treści wideo w internecie, więc to jest naprawdę bardzo duża liczba osób. Dlaczego wideo? Ano dlatego, że jest najbardziej angażujące z punktu widzenia sztuki dziennikarskiej. Miałem przyjemność pracować we wszystkich redakcjach i zarówno pisanej, radiowej, telewizyjnej, jak i internetowej. Generalnie rzecz biorąc wideo jest najtrudniejsze z punktu widzenia sztuki dziennikarskiej, bo łączy w sobie wszystkie formy z tych mediów takich troszkę starszych, czyli radia czy prasy, a jednocześnie jakby wymaga pewnej umiejętności zbudowania historii, skrótowości myślenia, bo dobre wideo generalnie rzecz biorąc bardzo łatwo, czy może powodować silną reakcję emocjonalną. Mówi się o tym, że jest szerowalne, czyli ludzie chętnie się dzielą tymi materiałami, czy najchętniej dzielą się materiałami wideo. I w efekcie to jest takie bardziej pojęcie marketingowe. Przekłada się to na konwersję i na sprzedaż, czyli de facto na realizację celów, które sobie stawiamy jako marka. A dlaczego ono się przekłada? Ano dlatego, że najwięksi gracze na światowych rynkach mediowych, czyli de facto Google, YouTube,
Facebook, etc. My jesteśmy już takimi mniejszymi graczami w skali Polski i regionu. Tak modyfikują swoje narzędzia, żeby jakby preferować działania związane z wideo. I to się przekłada na to, że strony, które mają dodane wideo, mogą uzyskać aż o 53 razy lepszy wynik, jeśli chodzi o pozycjonowanie w wyszukiwarce Google, więc to jest rzecz pierwsza, a to jest bardzo ważne z punktu widzenia ruchu i dotarcia jakby do użytkownika. Wzrasta nam uwaga usera, czyli w naszych działaniach, które prowadzimy jako lider rozwiązań content marketingowych w Polsce w grupie Renew Axel Springer Polska, bardzo często łączymy działania wideo z innymi działaniami kontentowymi, bo to przekłada się na większe zaangażowanie i wzrost zainteresowania naszych widzów i de facto na większe wskaźniki mediowe. Wzrasta nam zaangażowanie widza, czyli on de facto chce to oglądać, a nie musi, bo też jakby jeśli myślimy o nowych mediach, Polska jest liderem takiego zjawiska banner blindness, czyli generalnie rzecz biorąc faktu, że my z jednej strony używamy adblocków bardzo chętnie, czyli wyłączamy reklamy, a z drugiej strony też statystycznie internauta, który wchodzi na stronę internetową, na przykład takiego wydawcy jak Onet, już ma gdzieś tam zakodowane, że nie patrzy w miejsca, gdzie jest standardowo wyświetlana reklama. Technologie, które są tworzone przez tych dużych graczy, czyli YouTube, Facebook, one generalnie rzecz biorąc są optymalizowane pod kątem tego, aby wspierać właśnie rozwiązania wideo. Facebook wprowadził swoją usługę Watch, czyli generalnie taki osobny panel związany właśnie z samym wideo. YouTube tak samo, no to jest miejsce, które bardzo mocno rośnie, jest de facto medium takiego pierwszego wyboru w grupie, tej młodszej grupie komercyjnej, czyli 25+, czyli de facto też bardzo ważne z punktu widzenia komunikacji. No i wreszcie zwiększa się możliwość optymalizacji kampanii, bo najwięksi gracze, także ci badawczy, pracują nad tym, aby, że tak powiem, usystematyzować ten obszar, który jest bardzo młody de facto, na miarę, że tak powiem, telewizji, biorąc pod uwagę fakt tak dużego wzrostu przychodów reklamowych. To, o czym powiedziałem na początku, generalnie rzecz biorąc, w tej chwili wszyscy jesteśmy twórcami, czyli zarówno każdy z Państwa, zakładam, że w jakiś sposób, albo może większość z Państwa w jakiś sposób komentuje, dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Z drugiej strony podglądamy tak zwanych, to jest też ostatnio modne słowo, influencerów, czyli osoby, które po prostu są znane i które mają wpływ na to, co o różnych zjawiskach myślą inni. Są wreszcie marki, podmioty, instytucje, czyli de facto branża szeroko pojęta, która ma potrzebę komunikowania się, jeśli chodzi o swoje produkty. No i wreszcie są media, które kiedyś były tylko jednym takim kwadracikiem, a teraz są jednym z czterech, jeśli chodzi o to, kto tworzy treści i w jaki sposób one są, w jaki sposób one trafiają do odbiorców. Fakt, że zamiast jednego kwadracika mamy aż cztery, powoduje, że statystycznie do YouTube'a na przykład w ciągu minuty uploadowane jest 400 godzin wideo, czyli de facto żyjemy w takim społeczeństwie, nie jest to też przypadek, że w roku 2016 słowem roku marketingu było słowo fake news. Czyli generalnie rzecz biorąc mamy sytuację taką, w której wszyscy generalnie chcą coś powiedzieć, ale nie za bardzo wiadomo, co jest wartościowe, a co nie. I ten statystyczny odbiorca, mimo że de facto może znaleźć w internecie wszystko na każdy temat, to nie za bardzo wie, gdzie tego szukać i jak pokazuje chociażby rynek amerykański, który w tym content marketingu i w ogóle jakby w pewnych trendach jakby przoduje i on je wyznacza. Wydawcy, nawet prasowi, którzy mieli, że tak powiem, jakiś regres sprzedaży swoich tytułów, wracają w innych formach subskrypcyjnych do tej roli takiej opiniotwórczej, bo de facto ktoś musi po prostu te informacje porządkować i ktoś musi je podawać w jakiś usystematyzowany sposób. W Onecie
wideo jest sednem, że tak powiem, strategii całej grupy, bo to jest grupa Rinier Axel Springer, więc to jest tak naprawdę największy wydawca w Europie Środkowo-Wschodniej. Wideo generalnie postawiliśmy na to kilka lat temu, systematyzując po pierwsze to, w jaki sposób produkujemy treści, czyli z jednej strony robimy formaty cykliczne, takie jak ten, który widzicie Państwo po lewej stronie. Z drugiej strony staramy się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Z trzeciej strony tworzymy treści na życzenie w oparciu o potrzeby naszych klientów, także z ludźmi, którzy są przedstawicielami na co dzień naszej konkurencji. Wreszcie tworzymy też materiały krótkie, które dzisiaj Państwu też zaprezentuję, które bardzo dominują w niektórych kanałach społecznościowych, głównie na Facebooku. To, o czym powiedziałem, jeśli chodzi o influencerów, fakt jest taki, że to jest cała teraz gałąź tak naprawdę marketingu, czyli takie miejsca, które skupiają w ogóle influencerów, którzy tworzą tylko na potrzeby YouTube'a. My oczywiście po takich ludzi nie sięgamy z racji tego, że dla nas jakby sednem jest rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Też grupa docelowa nasza jest nieco starsza i dojrzalsza. Co nie zmienia faktu, że przykładowe twarze, które z nami współpracują, mają olbrzymie zasięgi w swoich mediach społecznościowych i de facto te zasięgi są często zdecydowanie większe niż tytuły, największe tytuły regionalne czy media takie bardziej tradycyjne, bo chociażby Jarek Kuźniar, który jest głównym prowadzącym Onet Rano, na samym Twitterze to jest ponad 600 tysięcy obserwujących, więc ten wpływ na to, co ludzie sądzą, ma bardzo duży, czy nam się to w jakiś sposób podoba, czy też nie. To, o czym powiem już tak trochę wyprzedzam na końcu w kontekście jakby pewnych takich zasad tworzenia treści w ogóle, no to musimy mieć tutaj, tworząc, myśląc o jakimkolwiek, o jakichkolwiek treściach, zwłaszcza wideo, musimy myśleć o tym, aby te treści były w jakiś sposób usystematyzowane i odpowiadały na potrzeby naszych odbiorców. Więc de facto w Onecie mamy cały programming, czy szereg tak naprawdę propozycji dla różnej kategorii widzów, którzy codziennie odwiedzają naszą stronę. To są regularne audycje. Państwo możecie tworzyć, generalnie rzecz biorąc, to nie muszą być audycje, to mogą być posty, artykuły i różnego rodzaju inne działania kontentowe. Ważne, żeby one miały określonego odbiorcę i aby były regularne. Ważne jest też w kontekście samego myślenia o wideo. Tutaj można oczywiście zastąpić Onet dowolnym wydawcą, czy tak naprawdę państwem jako medium, jeśli myślicie o tworzeniu treści i tworzycie te treści dla swoich odbiorców. Ważne jest to, aby tworząc treści, myśleć o tym, w jaki sposób będziemy chcieli je dystrybuować, bo tak naprawdę każdy może treści tworzyć, ale pytanie po co? Kto to zobaczy tak naprawdę, tak? Więc to, co wyróżnia nowe media od tych bardziej tradycyjnych, jest fakt, że staramy się być z treściami tam, gdzie są nasi widzowie, czyli de facto jesteśmy na wszystkich platformach, na których oni są i z których na co dzień korzystają, czerpiąc wiedzę o świecie. I wreszcie też to, co jest bardzo ważne i to też jest ważne z punktu widzenia miast, regionów, że myśląc o tworzeniu treści, mamy też, że tak powiem, rozwój różnego rodzaju formatów reklamowych czy optymalizujących dystrybucję, chociażby na Facebooku, YouTubie, więc jesteśmy w stanie chociażby bardzo precyzyjnie prowadzić kampanie targetowane na określone regiony, na zachowania, preferencje i tak dalej, tym podobne. I to samo dotyczy wideo, które, tak jak powiedziałem wcześniej, no jest tutaj takim narzędziem dominującym w samej komunikacji. Ta konsekwencja i dokładanie tych wszystkich czynników w jeden produkt przekłada się na bardzo szeroki zasięg. W przypadku Onet Rano to jest około 1 000 000 projekcji wideo, jeden odcinek, to jest największy program internetowy w Polsce w tej chwili, myślę, że w ogóle w Europie Środkowej, który jest bardzo otwarty na współpracę z miastami, biorąc pod uwagę fakt, że jest jedynym programem, który daje możliwość transmisji na żywo z wnętrza samochodu. Myślę, że takiego samochodu, nie wiem czy na świecie jest, ale myślę, że w Europie nie. I generalnie rzecz biorąc, ten samochód regularnie odwiedza różne polskie miasta. Jakbym mógł poprosić o puszczenie. Ciekawa formuła. Znani prowadzący.
Najpopularniejszy program na żywo w polskim internecie. Jarosław Kuźniar w imieniu całego zespołu tu w Wałbrzychu i w Warszawie. Witamy serdecznie i polecamy się. Z dowolnego miejsca w kraju, bo ciekawe rozmowy prowadzimy nie tylko w samochodzie czy warszawskim studiu. Onet Rano rusza w podróż. Żyjemy w regionie, który sprzyja biznesowi. W tym sezonie po raz kolejny miasta, regiony i województwa mogą trafić do wyjątkowo atrakcyjnej widowni Onet Rano w podróży. Zaproszeni do programu goście w sposób lekki i interesujący opowiedzą o swoich małych ojczyznach oraz o powodach, dla których warto je odwiedzić. Jest tu mnóstwo ludzi z całego świata, chociażby dzisiaj wycieczka z Szanghaju, która nas odwiedziła. Więc... Całe poranne pasmo poświęcone jest miejscu, do którego się udajemy. Witamy przeserdecznie, taką właśnie mamy pogodę we Wrocławiu. Onet Rano w podróży to 90-minutowa przygoda, podczas której widzowie poznają najciekawsze atrakcje regionu, jego tajemnice i największe walory krajoznawcze, turystyczne czy biznesowe. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry. Wiceszef hotelu Metropolo by Golden Tulip. Promocja marki w programie Live odbywa się naturalnie poprzez występujących w nim gości, lokalizacje oraz piękne zdjęcia, również z drona. W tym sezonie także Onet Rano Wiem otwiera się na nowe możliwości. Goszczący w naszym programie eksperci otrzymali możliwość wyjścia poza studio. Naszym gościem jest Paweł Rec, nadleśnictwo w Birczy. Dzień dobry, panie Pawle. Witam serdecznie. Wyjazdowe Onet Rano Wiem najpierw zapowiadane jest w części samochodowej programu. Przeniesiemy się nagle i niespodziewanie w przepiękne miejsce, do Term Uniejów, gdzie jest Jarek Kuźniar. Jarku. To chcielibyśmy wspólnie z wami dzisiaj popodróżować po Polsce. Zaś o 9.15 na cały kwadrans przenosimy się poza Warszawę. Docieramy do miejsc ciekawych, nieoczywistych i zaskakujących. I takie są też możliwości lokowania w wyjazdowym Onet Rano Wiem. Promocja marki w programie na żywo odbywa się nie tylko poprzez lokalizację wyjazdowego studia i zaproszonych do niego ekspertów, lecz także dzięki brandingowi. Przed emisją oraz po niej wyświetlane są plansze sponsorskie, a przez całe 90 minut trwania porannego pasma nad playerem na stronie głównej Onetu widoczna jest klikalna belka reklamowa. Transmisja Onet Rano Wiem w podróży, jak i wyjazdowego Onet Rano Wiem jest dopiero pierwszym i jednym z wielu etapów dystrybucji. Cały program umieszczany jest w serwisie VOD.pl. Tu także pojawią się plansze, a jego fragmenty trafią na stronę główną onet.pl oraz do dedykowanych obszarów tematycznych portalu. O dystrybucję treści związanych z marką dbają również nasi specjaliści od social mediów. Zestaw działań uzupełnić może dedykowany materiał Onet 100, który w nowoczesnej i zwięzłej formie opowie o zagadnieniach związanych z tematyką programu. Dzięki współpracy z Onet Rano, reklamodawcy wielokanałowo docierają do atrakcyjnych z ich punktu widzenia odbiorców. Onet Rano to cały ekosystem, przyjaźnie łączący wartościowe treści dziennikarskie i nowoczesną reklamę kontekstową. Zapraszamy do współpracy. To jest generalnie przykład, jak można to robić. Można to robić z Onetem, można to robić z dowolnym innym wydawcą, albo robić to samemu. Zasady są mniej więcej podobne. To, co jest ważne, to jest to, że grupa odbiorców, tak? Fakt, że generalnie statystycznie rośnie nam czas konsumpcji wideo w ogóle w Polsce i na świecie, ale ci ludzie przenoszą się do internetu i to nie są, tak jak kiedyś się myślało, ludzie po 15-20 lat, tylko generalnie rzecz biorąc ludzie, no średnia wieku naszej widowni to są 42 lata, to są ludzie z dużych miast w większości, czyli miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Ten przedział, tak jak mówię, 25-44 to jest blisko połowa naszych widzów, przy czym na przykład 27% to są ludzie też 55+, którzy oglądają nas chociażby na swoich telewizorach, korzystając z VOD.pl, czyli w taki bardziej tradycyjny sposób, dzięki temu, że telewizory teraz mają dostęp do internetu. Liczby są naprawdę duże. To, na co chciałem zwrócić uwagę, to jest 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie. To znaczy my obserwujemy fakt, że będąc w różnych miejscach w Polsce, młodsi ludzie, czy tacy w okolicach 30 lat i młodsi, często mówią nam, że śledzą nas na YouTubie, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, mimo że w ogóle nie wchodzą na Onet, to znają nasz program i produkt, więc też trzeba być tego świadomi, że trochę inaczej, że tak powiem, teraz korzysta się z mediów i trzeba
być po prostu wszędzie tam, gdzie są nasi odbiorcy. Też jest inna w ogóle filozofia strategii dystrybucji niż w takiej tradycyjnej telewizji, bo program na żywo jest dopiero początkiem. Łapiemy tych widzów w mediach społecznościowych, na YouTubie, dodajemy wartość do samych treści wideo, budowując to różnymi kontekstowymi artykułami. No i wreszcie jesteśmy w stanie też tworzyć materiały tak zwane Onet 100, one się różnie nazywają. Stworzył to Now This News w 2012 roku, potem BuzzFeed, więc przyszło to z zachodu. Generalnie rzecz biorąc, to są krótkie materiały wideo, które są dostosowane przede wszystkim do mediów społecznościowych. To, co mamy, to w jakim kierunku idziemy jako grupa, to jest fakt, że na bazie materiałów i wizyt naszych w różnych miastach i regionach jesteśmy w stanie tworzyć treści, które są optymalizowane nie tylko na Polskę, ale tak naprawdę na dowolne państwo czy język światowy. I chciałem prosić jeszcze o wyświetlenie filmu numer 2. To jest przykład filmu, który zrobiliśmy dla miasta Ustroń na rzecz promocji tego miejsca u partnerów w Czechach. Możemy wyświetlić? To, co powiedziałem, tutaj taki krótki przykład, już powoli kończąc. Tego typu działania dają możliwość pewnej synergii, dają możliwość naszym partnerom pokazywania się także w krajach partnerskich. Tutaj w przypadku Czech bardzo fajne wyniki oglądalności, także nie tylko w Polsce, ale też za granicą jesteśmy w stanie materiały promować i Państwo również jesteście w stanie to robić de facto, bo takie materiały możecie też tworzyć w jakiś sposób sami i korzystać po prostu z narzędzi social mediowych do tego, aby targetować się na inne kraje. Na koniec jeszcze to, co jest fajnym źródłem kontentu i co też u nas trenduje, to jest obecność na różnego rodzaju eventach, wydarzeniach, które tworzą nasi partnerzy. Wysoka kultura, wbrew powszechnej opinii, ma u nas bardzo świetne wyniki i ludzie generalnie szukają tego typu treści. Także to też, że tak powiem, jest coś, w co warto inwestować. No i na koniec tylko takie krótkie zasady tego, którymi się kierujemy, tworząc, że tak powiem, nasze treści w ogóle, o których powinniśmy myśleć
jeśli rozważamy wideo. Znaczy, jeśli jako marka, jako podmiot, jako człowiek, jako bloger myślimy generalnie o tym, aby tworzyć jakieś treści, powinniśmy mieć po pierwsze jakąś jasno zdefiniowaną grupę odbiorców i jakąś częstotliwość określoną naszej dystrybucji, naszej twórczości. Forma powinna być dopasowana do komunikatu. Odchodzimy już trochę od tego, aby treści wideo były takimi typowymi setkami, jak my to nazywamy, czyli taka bezpośrednia wypowiedź do kamery. Mamy już teraz możliwość, chociażby kręcąc telefonem, możemy swoje materiały wideo ubarwiać. Są dostępne bezpłatne nawet programy montażowe, które pozwalają w prosty sposób, że tak powiem, tą formę troszeczkę ulepszyć. Lokowanie generalnie rzecz biorąc jakiegokolwiek komunikatu, czy to jest komunikat jakiejś instytucji miasta czy marki, powinno być elementem, a nie celem, czyli powinniśmy przede wszystkim myśleć o tym, że naszego odbiorcę de facto nie interesuje to, co mamy do powiedzenia. Musimy myśleć o tym, dlaczego w ogóle chciałby nas posłuchać, tak? A w tym jest bardzo pomocny influencer. To może być prezydent, ale to może być jakiś ekspert, jeśli mówimy o zdrowiu, to lekarz i tak dalej, tym podobne. Albo medium, które uwiarygadnia po prostu przekaz. Fabuła w strukturze takiego storytellingu to tutaj chodzi o kwestię opowiedzenia pewnej historii w myśl takich zasad stricte dziennikarskich, tak? Znaczy, czy artykuły, czy takie treści wideo powinny troszkę przypominać to, co tworzą normalnie dziennikarze, czyli to nie powinien być suchy komunikat, to powinno być sprzedane w takiej formie, która jest po prostu strawna dla odbiorcy. No i wreszcie jeszcze warto pamiętać o tym,